Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Tak mówi list do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Jak widać na obrazku, człowiek jest oddalony od Boga, a przegrodą jest grzech. My, ludzie, oddaliliśmy się od Boga i żyjemy bez Niego. Wszyscy zgrzeszyli, stali się winnymi i utracili chwalebną wspaniałość, której Bóg stworzył człowieka. Pomiędzy nami a Bogiem powstała przepaść grzechu. Jak widać, człowiek próbuje w jakiś sposób dostać się do Boga, co widzimy przez tą gałąź w jego ręce. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia, 3 rozdział, 16 werset. Ta gałąź symbolizuje dobre uczynki. Dobre uczynki i własne wysiłki nie wystarczą, aby się przybliżyć do Boga. Abyśmy zostali zbawieni i mogli żyć w pokoju z Bogiem, potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, że człowiek dalej jest oddzielony od Boga. Nie ma sposobu na to, żeby pokonać przepaść grzechu. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, którym moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Jeśli wyznamy Panu Jezusowi nasze grzechy i poprosimy Go o przebaczenie, wtedy On przyjdzie nam z pomocą zawsze i niezawodnie. On nie dopuści, abyśmy byli potępieni. On powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Na tym obrazku widzimy, że pomostem stał się krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o symbol krzyża, tylko o to, co Pan Jezus uczynił, umierając na krzyżu Golgoty. On doskonale zastąpił grzesznika, który woła do Niego, który szuka Go, który jest wierzącym w Jego doskonałą ofiarę. Czyli jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy Jezus stał się Twoim zastępcą. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Widzimy człowieka pojednanego z Bogiem dzięki doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jest jedynym pomostem. Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Pan Jezus Chrystus jest jedynym pomostem i jedyną drogą do Boga. To, czego dokonał na krzyżu, jest całkowicie wystarczające, by otrzymać przebaczenie.